jeśli chodzi o przodującą gospodarkę europejską, niemiecką, ten slajd przedstawia tutaj, proszę Państwa, potwierdzenie tego, co było wcześniej, mianowicie ten czerwony kolor, prawda, energia nuklearna jest 2020 i już 2030 już jej nie ma, nie pokazuje zmierzch. Natomiast, proszę Państwa, w dalszym ciągu ropa, gaz, ale węgiel i odnawialne, te takie żółte prostokąciki przedstawiają odnawialne zasoby energii, no i wzrost efektywności. Proszę Państwa, to, co jest bardzo istotne dla każdego z nas, dla każdego, który ma troskę o dobro Rzeczypospolitej w sercu, to co? To bezpieczeństwo energetyczne. Tutaj ten slajd przedstawia wskaźnik samowystarczalności energetycznej określony jako iloraz sumy energii pierwotnej pozyskanej ze źródeł krajowych do sumy energii pierwotnej zużytej. Przy czym ta energia pierwotna jest to suma energii z zasobów kopalnych i zasobów odnawialnych. I proszę Państwa, jak to się kształtowało? Może dla wielu z Państwa będzie zaskoczeniem, iż 50 kilka lat temu Polska była samowystarczalna energetycznie. Proszę zobaczyć, w 1960 roku ten wskaźnik wynosił 118%. Jeszcze w ramach transformacji, prawda, ustrojowej w 1989 byliśmy prawie 100% samowystarczalni energetycznie.